Sportowy weekend z TVT, drużynowe mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce na Stadionie Śląskim. Część druga programu z hotelu Vienna House w Katowicach. Witają Państwa Lucyna Langier-Kałek. Jacek Bednarek. Drodzy Państwo, drużynowe mistrzostwa Europy w ramach Igrzysk Europejskich mamy za sobą. Na Stadionie Śląskim gościliśmy najwybitniejszych lekkoatletów z całej Europy, w tym nasze wybitne gwiazdy. Obejrzeliśmy zmagania naszych lekkoatletów i lekkoatletek podczas tych drużynowych mistrzostw Europy. Jak podobały Ci się występy polskiej drużyny na płotkach wysokich? Jak już mówiliśmy w zeszłym tygodniu, Pia Skrzyszowska wygrała swój bieg w świetnym czasie. Natomiast wśród mężczyzn biegał dla nas Krzysztof Kilian. Zajął 9. miejsce. Myślę, że to jest dobry występ, bo biegł w granicach swojego rekordu życiowego. Ja tu chciałbym tylko jeszcze dodać, że Pia Skrzyszowska wygrała i zdobyła złoty medal Europejskich Igrzysk. Popatrzmy może teraz na wywiad, który przeprowadziłaś przed zawodami z naszym płotkarzem Krzysztofem Kilianem. Pan Krzysztof Kilian, miło mi powitać w stacji TVT. I od razu pozwolę sobie wyliczyć wszystkie sukcesy. Pierwsze miejsce halowe Mistrzostwa Polski w 2021 roku. No i tutaj pierwsze miejsce, przepraszam, to w 2021 roku to drugie miejsce. Drugie. Na hali jeszcze niestety nie wygra. Dokładnie, a tutaj w 2020, 2022, 2023 na halowych Mistrzostwach Polski same pierwsze miejsca. I ostatni sukces to pierwsze miejsce na młodzieżowych mistrzostwach Polski w 20 i 21. Oglądałam Pana w Stambule. Gratuluję wyniku, ale chciałam zapytać, bo zaraz po starcie powiedział Pan, że trzecie miejsce było w zasięgu, tak? Proszę nam opowiedzieć, co tam nie wyszło nam. Znaczy myślę, że to nawet nie jest kwestia tego, że coś tam bardzo nie wyszło, bo sam bieg był bardzo dobry i dosłownie zabrakło mi jednej setnej do wyrównania rekordu życiowego. Bardziej po prostu wiem, że byłem w stanie pobiec te 7,59, bo 7,59 właśnie dało brązowy medal. Ja pobiegłem 7,63, więc te 4 setne myślę, że gdzieś tam mogłem ugrać troszeczkę na starcie. Zostałem, pamiętam, w blokach, ale to bardziej myślę, że ta taka kwestia... No, że było to w zasięgu, tak? Że to nie było tak, że oni po 7,40 pobiegali, tylko... To jest 60 metrów przez płotki i jak się troszeczkę zapomni w blokach, no to dokładnie, można powiedzieć, no więc ja po prostu musiałem troszeczkę nadrabiać z każdego płotka i jakby doganiałem tą czołówkę, więc no, myślę, że może jakby byłby jeszcze jeden płotek, to miałbym ten medal, ale i tak jakby jestem bardzo zadowolony z tego. Ale jakby były jeszcze 5 płotków? No to może też. I zmierzam do tego, że właśnie wtedy Pan też powiedział, że ten, że tak powiem, ten wynik i ten sposób, jak się Panu biegło, to można przewidywać, że sezon letni będzie udany. No i proszę, jakie prorocze słowa. Tak jest. 13:43. Dokładnie. No i, to już jest bardzo dobry wynik. Tak jest. Nawet powiem Państwu, że to jest 7 wynik w historii wysokich płotków. I co w związku z tym? No cóż, no ja mogę powiedzieć, że na pewno bardzo się z tego cieszę, bo nie ukrywam, że powiedzmy już na hali zdarzało mi się nawet 2-3 lata temu biegać jakby szybko, ale gdzieś tam te proporcje między halą a latem były mocno zaburzone. I, no i wydawało mi się, że właśnie mam bardzo duże rezerwy właśnie, zwłaszcza na stadionie w sezonie otwartym. No i właśnie cieszę się, że ten rok jest taki dla mnie przełomowy, że wreszcie gdzieś tam zaczynam biegać też tą drugą część dystansu. I tak jak właśnie ta hala pokazywała, że gdzieś tam spotka na potek się rozpędzam, no to widać właśnie po bieganiu moim w tym sezonie, że ten impet gdzieś tam utrzymuje i ten rytm wytrzymuje przede wszystkim do końca. Tak? Tą wytrzymałość biegową. Dokładnie. Mamy wytrenowaną. Dokładnie. A jeszcze coś bliżej Panu powie? Ten bieg miał jeszcze jakieś... Wiadomo, że nie ma czegoś doskonałego. O ten halowy czy o ten teraz letni? Nie, o ten 13. Jesteśmy już w lecie. Znaczy myślę, że na pewno to, czego tam brakowało, to jakby rywale i ja też dlatego jakby gdzieś tam nie osiadam tutaj na laurach, to na razie był jeden bieg, tak, chcę udowodnić, że nie jedyny. Ale jest to też początek sezonu, więc też ciężko mi coś tutaj więcej powiedzieć. Na pewno brakowało mi jakby rywali, tak? Żeby ktoś był po prostu bark w bark, jakaś taka rywalizacja, bo nie ukrywam, że mnie też to po prostu napędza. No więc myślę, że tutaj na drużynowych mistrzostwach Europy będzie ku temu właśnie okazja, żeby właśnie po prostu pościgać się w bark w bark już na troszeczkę wyższym poziomie. Tym bardziej, że po raz kolejny Pana zacytuję, że uważa Pan, że nie ma żadnych barier. Nie,
ja myślę, że nie ma. Znaczy, na pewno jest te 10 barier do pokonania, tak? Ale tak. Myślę, że więcej barier jest jakby w głowie, tak? Ale ja myślę, że jakby spokojnie. No ja do tego bardzo na spokojnie podchodzę. Gdzieś tam nie chcę też jakiejś sam sobie presji tworzyć. Chciałbym po prostu teraz biegać właśnie na takim poziomie wyrównanym. Takim właśnie jak w sobotę teraz pobiegłem. Albo szybciej. A o czym pan marzy? O czym marzę? Ja przede wszystkim marzę o tym, żeby być zdrowym, bo u mnie jakby to jest wyznacznik szczęścia. Jak jestem zdrowy, to właśnie mam bardzo dużą radość z trenowania i z biegania i przede wszystkim z rywalizowania. I jeżeli właśnie mogę dawać sobie 100% na treningach, to jakby to jest dla mnie największe takie szczęście. Wiadomo, że mamy, jak każdy sportowiec, jakieś cele, znaczy właśnie bardziej cele, tak, niż marzenia, bo właśnie marzyć to mogę o tym, żeby być zdrowym, tak? A cele już są bardziej takie namacalne. Ale no na pewno właśnie igrzyska w przyszłym roku i to właśnie, ale żeby gdzieś tam... Gdzieś słyszałam, że chciałby pan zobaczyć krążek. Krążek? A to nie wiem, chyba nie... Z mistrzostw świata, nie? Nie marzyłoby się? Znaczy to na pewno, jakby myślę, że każdy medal imprezy międzynarodowej to jest jakby właśnie cel, czy właśnie może troszkę takie marzenie, no bo te medale już z nami zostają, tak? Już tak, na zawsze. No rekordy niestety mogą poprawić. Nasi. Rekordy bywają, dokładnie. I się można je stracić, zostają. Medal zostaje dokładnie. Z nami. A na jutrzejszy start w Chorzowie? No tu jest właśnie, przede wszystkim chciałbym mieć taki czysty bieg, bez jakichś większych takich błędów, no i żeby utrzymać go do końca. Myślę, że jak utrzymam go do końca, nie będzie jakichś dużych błędów, to myślę, że powinienem pobiec na dobrym poziomie. Chciałbym po prostu właśnie udowodnić, że gdzieś tam ta forma jest. A wynikowo, przepraszam, jaki to jest? Ja staram się wynikowo w ogóle jakby do tego nie podchodzić, więc bardziej skupiam się właśnie na tych takich technicznych elementach, ale myślę, że poniżej 13.50 to będę bardzo zadowolony. Ale w okolicach 13.50 też będę zadowolony. Także no nie chcę tutaj mówić, że wobec tego tak, nie zapeszamy tutaj wynikami. Życzę panu i rywali. Tak, i żeby start był dobry, i żeby przeszkody były na odpowiedniej wysokości, super. Nie przeszkadzały i powodzenia w starcie. Bardzo dziękuję. Konkurs rzutu młotem zgodnie z naszymi oczekiwaniami wygrał nasz mistrz olimpijski Wojciech Nowicki, który jednocześnie zdobył złoty medal Igrzysk Europejskich. Polak rzucił 79 metrów i 61 centymetrów. Malwina Kopron zgodnie ze swoją obietnicą walczyła bardzo dzielnie i ostatecznie z wynikiem 71,18 cm zajęła trzecie miejsce w drużynowych mistrzostwach Europy dywizji pierwszej. A oto co powiedziała Malwina Kopron przed swoim konkursem. Drodzy Państwo, naszym kolejnym gościem jest brązowa medalistka olimpijska w rzucie młotem, pani Malwina Kopron. Witamy Panią serdecznie. Dzień dobry. I na początek pytanie o zdrowie i o formę. Czy wszystko jest w porządku? Na szczęście wszystko jest może nie w porządku, ale wszystko zaczyna się powoli układać. Także jestem bardzo, bardzo uradowana z tego powodu. Plecy przestały mi boleć. Na szczęście mam nadzieję, że technika przez to będzie dużo lepsza. Także forma mam nadzieję, że będzie na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Okej, tam ma być. Tam ma być, ale tutaj też powinno być dobrze. Pani Malwino, jest Pani już doświadczoną i utytułowaną zawodniczką, to na Panią spada jutro ciężar walki w rzucie młotem o punkty dla polskiej reprezentacji. W naszej reprezentacji każdy punkt jest na wagę obrony złotego medalu. Czy ten start traktuje Pani jakoś szczególnie i wyjątkowo, w końcu to Igrzyska Europejskie, i Polska broni tytułu mistrza Europy. Tak, to jest dla mnie start bardzo priorytetowy. Ja bardzo bym się chciała dobrze zareprezentować jutro. Treningi wskazują, że powinnam rzucić najlepszy wynik w sezonie, także nie będę ukrywać, że mam ochotę na zwycięstwo i indywidualne, i mam nadzieję, że grupowe. Także biorę ten ciężar na plecy i mam nadzieję, że go udźwignę. No to cieszymy się. Zapewne, zapewne nie będzie miała Pani łatwego zadania, jak sądzę, z trenerem, a prywatnie Pani dziadkiem. Zrobiliście jakieś plany przedstartowe. W 2017 roku w Lille na drużynowych mistrzostwach Europy była Pani druga. Tak. Tak? Tak. No powiedziała Pani, że teraz chce Pani wygrać. Tak, no jak najbardziej. W Lille za byłam druga. Za kilkanaście godzin tutaj na Stadionie Śląskim. Tak, w Lille byłam druga i pamiętam jak dziś, że leciałam tam na ostatnią chwilę, ponieważ ze startu zrezygnowała Anita Wodarczyk. Dostałam telefon od kierownika naszej drużyny, czy jestem w stanie
jechać na te zawody, czy jestem w stanie jutro rano lecieć. I powiedziałam oczywiście, że tak, że jestem w ciężkim treningu, ale jak najbardziej będę reprezentować Polskę, bo każdy start w reprezentacji polskiej to jest naprawdę wielkie wyróżnienie. Także jestem pewna swoich możliwości. Wiem, że mogę daleko rzucać i mam nadzieję, że pokażę to jutro. Ja wiem, że rywalizacja jest ogromna, bo to już start na najwyższym poziomie, no na międzynarodowym poziomie, więc wyżej się nie da. No i mam nadzieję, że cała reprezentacja też pokaże pazurę. No dobra, pani jest faworytką, a kto będzie groźny jutro na rzutni, oprócz pani, pani zdaniem? Na pewno Włoszka. Wiem, że w tym sezonie rzuciła chyba w granicach 73 metrów, więc wiem, że jest w stanie rzucać daleko. I mam nadzieję, że z tych poważniejszych rywalek to tylko ona tak naprawdę, ale nastawiam się również na to, że jakaś zawodniczka może poprawić chociażby rekord życiowy i rzucić dużo dalej. No wszystko może się zdarzyć. Nie? To jest sport, oczywiście to jest sport. Niemniej jednak ja będę skupiona na sobie i mam nadzieję, że pokażę jutro kawał dobrego rzucania. Lubi pani rzucać na Stadionie Śląskim? Lubię, to jest jeden z moich ulubionych stadionów. No to cieszymy się. To jaka odległość panią jutro ucieszy? Treningi pokazują, że jestem w stanie rzucać w granicach 73-4 metrów. Kwestia tego, jak odważnie pójdę w dwóch ostatnich obrotach. Także mam nadzieję, że jutro, że tak powiem, potocznie nogi dadzą i będę w stanie po prostu przyspieszyć i pokazać tą moją szybkość, na której zawsze bazowałam. Jaki jest nastrój w drużynie? Proszę powiedzieć, chyba realna jest szansa w dalszym ciągu, żeby Polska po raz trzeci wygrała drużynowe Mistrzostwa Europy i zdobyła złoty medal. Wszyscy, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego? Tak, akurat tutaj to jest dobrze powiedziane. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, bo walczymy dla drużyny. Ja wiem, że nastroje są bardzo bojowe i wiem, że wszyscy bez wyjątków chcą zdobyć złoty medal drużynowo. I no i indywidualnie oczywiście, w niektórych konkurencjach będzie to ciężkie, ale drużynowo mam nadzieję, że pokażemy klasę i to tą najwyższą klasę. I kibice będą szczęśliwi i zadowoleni. I tego oczywiście życzymy pani reprezentacji Polski i polskim kibicom. Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia. Bardzo dziękuję. Państwa i naszym gościem była nasza znakomita młociarka, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio, pani Malwina Kopron. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję. W reprezentacji Polski były zawodniczki i zawodnicy rodem ze Śląska, w tym Julia Kożuch. Popatrzmy więc teraz na twoją rozmowę właśnie z Julią Kożuch. Naszym kolejnym gościem jest pani Julia Kożuch, srebrna medalistka akademickich mistrzostw Polski. Julia legitymuje się również takimi sukcesami jak trzecie miejsce w 2020 roku na Mistrzostwach Polski, drugie miejsce w 2021, drugie miejsce w akademickich Mistrzostwach Polski w 2023. I tych sukcesów jest coraz więcej na arenie Polski. W związku z powyższym wychodzimy teraz na arenę międzynarodową. Julio, pozwolę sobie mówić po imieniu, bo znamy się od bardzo dawna. Widziałam Julię, jak była pierwsza raz na stadionie. Wrócę do tego pytania. Twój pierwszy start w reprezentacji Polski, tak? Tak. Zapomniałam jeszcze pogratulować. Bardzo się cieszę tego świetnego wyniku 56-36. Dziękuję. No i w związku z tym, skoro to pierwszy start, to mobilizacja, trema, tak. Jakie emocje? No bardziej mobilizacja może, bo wiadomo, że to są płotki i każdy błąd sporo kosztuje, dlatego się postaram się tak zmobilizować, żeby tych błędów unikać i no a wtedy będzie dobrze. Dobrze, a powiedz mi, jak treningi wyglądają? Są jakieś prognozy, jak te tempówki czy treningi takie konkretnie na płotkach? Czy to możesz przewidywać, że masz jakieś rezerwy w tym sezonie jeszcze? No, myślę, że każdy sportowiec liczy na to, że będzie lepiej, bo inaczej nie mógłby się zmotywować do kolejnego startu, także myślę, że... A co treningi pokazują? Że powinno być dobrze. Że będzie dobrze, tak? Julia jest bardzo skromną osobą, nie chce nam tutaj uchylić rąbka tajemnicy. Dobrze. Chciałam jeszcze powiedzieć, skoro nie chcesz tak dokładnie nam tutaj w jakiś sposób na co liczyć, jak te wyniki mogą się
rozwijać w tym roku, poprawiać, to chciałam Państwu powiedzieć, że prócz tego szybkiego biegania na 400 metrów przez płotki, Julia jest doktorantką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. No i teraz muszę się posiłkować tutaj tekstem, ponieważ jest to troszeczkę trudne dla mnie. Pracuję, jej badania dotyczą terapii nowotworowej, a konkretnie bada nanocząsteczki fullerenów, no proszę bardzo. Powiedz Julio, proszę, o co to chodzi? Czy to takim językiem, żebyśmy zrozumieli wszyscy? Fullereny to są takie odmiany alotropowe węgla i ta cząsteczka w przybliżeniu, ale jest, wiadomo, że jest dużo mniejsza, jest jak taka piłka do piłki nożnej, tylko jest pusta w środku, prawda? No i funkcjonalizujemy je, to znaczy przyłączamy różne leki bądź układy RNA do takich cząsteczek, no i później sprawdzamy, czy ma to zastosowanie w nowoczesnych terapiach przeciwnowotworowych. Wspaniała sprawa. Móc się w jakiś sposób do tego przyczynić. To powiedz nam jeszcze, bo wydaje mi się, że to jest coś niesamowitego, zawsze Cię podziwiałam, jak można tak wymagający trening jak 400 metrów przez płotki pogodzić z pracą naukową? Jak to się godzi, jak to się robi? No, myślę, że trafiłam po prostu na ludzi, którzy no, zawsze byli przychylni temu mojemu trenowaniu i pozwalali mi, wiadomo, że dopóki miałam do roboty, co miałam do roboty, jak to zrobiłam, to mogłam na zgrupowanie jakieś wyjechać, także no to dzięki promotorom. No ale wydaje nam się to bardzo trudne, tak? I uczyć się i trenować, a ty jednak dałaś radę. No może nawet to czasem lepiej, jak się ma odskocznie od tego treningu, że nie myśli się tylko o tym, tylko można się też wyłączyć i skupić na czymś innym. To czasem nawet pomaga bardziej niż... To chciałam Ci życzyć, ale wypadało życzyć tutaj na tym polu naukowym, żeby Wasze badania przyczyniały się do walki z rakiem, oględnie mówiąc. Życzę Ci bardzo, żeby to jest żeby tylko malutki krok w tę stronę. Malutki krok, ale właśnie to jest niesamowite właśnie. Życzę Ci, żeby ten doktorat się ziścił jak najszybciej, ale dzisiaj rozmawiamy o sporcie i życzę Ci, żeby jutro stadion chorzowski był dla Ciebie przychylny i żeby rekord jeszcze padł, żebyś się poprawiła, żeby Ci wszystkie odległości dobrze wyszły i start, i wszystkiego dobrego Ci życzę na starcie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Lucyna, skomentuj proszę w dwóch zdaniach występ naszej ambitnej i przesympatycznej Tyszanki. Cieszę się bardzo, że Julia startując po raz pierwszy w reprezentacji Polski poradziła sobie świetnie, pobiegła w granicach rekordu życiowego. No i myślę, że sama jest zadowolona. Myślę, że ma powody ku temu. Nie zawiódł również skoku z wyż nasz Norbert Kobielski. Polak z wynikiem 2,26 m zajął w konkursie trzecie miejsce za mistrzem olimpijskim Włochem Tamberim i Niemcem Tomasem Camroy. Polak ostatecznie zdobył również brązowy medal drużynowych Igrzysk Olimpijskich. I zobaczmy, co Norbert powiedział w wywiadzie przed swoim startem. Naszym gościem jest aktualnie najlepszy polski skoczek z wyż, wielokrotny halowy mistrz Polski, piąty zawodnik tegorocznych halowych mistrzostw Europy w Stambule, pan Norbert Kobielski. Witamy pana serdecznie. Witam serdecznie, witam. Panie Norbercie, pytanie pierwsze o zdrowie i o formę. Zdrowie to już, jak się śmieję, że jak odkąd pojawiła się ta szóstka za dwójką i odkąd mam 26 lat, to tak coraz częściej zaczyna coś ciągnąć. Już to nie są takie szczęśliwe treningi, jak to kiedyś bywało, że robiło się dosłownie wszystko i jednak człowiek był cały czas świeży, zregenerowany. Teraz już troszkę więcej tego czasu trzeba na regenerację, na rozciąganie poświęcić, żeby lepiej się czuć. Ale póki co jest ok, nie narzekam. Wyniki i przebłyski formy też pojawiały się już w tym sezonie, także miejmy nadzieję, że nadchodzące igrzyska to potwierdzą. 26 to jeszcze bardzo, bardzo młody wiek. Panie Norbercie, gratulujemy nominacji do reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. Gratuluję również wygranej w Opolskim Festiwalu Skoków. Dziękuję bardzo. Pokonał pan Kubańczyka Zajasa i reprezentanta Ukrainy
Andrzeja Procenko. 2,25 i 3 nieudane próby na 2,31. Cieszy zwycięstwo, ale chyba szkoda tej pierwszej i drugiej próby na 2,31. Było bardzo, bardzo blisko. Proszę o krótki komentarz. Zdecydowanie było bardzo blisko i też no bardzo szkoda, jakby nie patrzeć. Opole już przyzwyczaiło mnie do tego, że te 2,30 jest tam zaczarowane i no nie chcę mi to dostać na stojakach. Dlatego chciałem taką psychologiczną barierę teraz pokonać i zamiast 2,30 po prostu dałem 2,31, bo myślałem, że to może w mojej głowie jest gdzieś ta blokada, gdzie ta pełna 30 mnie blokuje, no ale jednak te 2,31 również okazało się za dużo. Mimo, że jakoś tego startu super nie czułem, to trenerzy powtarzali mi, że wyglądam świetnie i powinienem przekładać te wysokości. No ja jednak, wydawało mi się, że to nie jest jakiś specjalnie mój dzień, ale technicznie wyglądałem bardzo dobrze, czułem też rozbieg. Wystarczyło to, żeby pokonać i mistrza Kuby, no i aktualnie brązowego medalistę. Szóstego zawodnika mistrza świata chyba, tak? Tak, szóstego i trzeciego zawodnika mistrza świata, bo Andrzej Procenko też miał brązowy medal w Virginii w zeszłym roku, gdzie ja niestety złamałem stopę. Także no, ważne było, żeby wygrać przed opolską publicznością już trzeci raz z rzędu, taki postawiłem sobie cel, to się udało. I też fajny prognostyk na następny Jak start. Jak mówimy o tej barierze psychologicznej, sądzę jednak, że wkrótce odda Pan ten skok na 2,30+. Czy taki skok jest kluczem lub może być taką przepustką do regularnych skoków powyżej 2,30 i więcej? Tak właśnie mi się wydaje, też wiele osób to potwierdza, że zazwyczaj ten pierwszy raz no, jest najcięższy, bo... Trzeba to zrobić po prostu. Dokładnie. Trzeba się przełamać, później już ponoć te centymetry idą z łatwością. Tak samo zresztą jest jak na siłowni, gdzie często ludzie mają barierę, żeby wycisnąć te pierwsze 100 kg na klatkę i później to już idzie z górki, także okay. Miejmy nadzieję, że tutaj też właśnie tak to będzie wyglądało. No to pytanie, czy stanie się to tu podczas tych drużynowych Mistrzostw Europy w Chorzowie? Jak się panu skacze na Stadionie Śląskim? Na Stadionie Śląskim już 2 lata temu wygrywałem swoją konkurencję podczas drużynowych Mistrzostw Europy. Teraz jest plan zrobić dokładnie to samo, więc pokonać wszystkich przeciwników, zdobyć komplet dla Polski, ale miejmy nadzieję też, że przeciwnicy dadzą wysoko poskakać. Bo no właśnie, kto będzie groźny w niedzielę na skoczni? Oczywiście oprócz, mam nadzieję, pana. Na dobrą sprawę nawet nie sprawdzałem list startowych. To dobrze świadczy, to znaczy, że pan się nie boi. No nie boję się, no i średnio mnie to interesuje, bo na dobrą sprawę w Opolu też nie wiedziałem, kto skacze. Ja zazwyczaj jadę na żywioł. Po swoje. Dokładnie, jestem jakby zainteresowany tylko wyłącznie swoim wynikiem. Nie obchodzi mnie, kto skacze, ja jestem tam po to, żeby zrobić swoją robotę. Będę chciał na pewno skoczyć jak najwyżej i pobić rekord życiowy, jeśli będzie mi to dane. Przypomnę wszystkim, że tutaj troszkę są inne zasady niż we wszystkich innych konkursach skoków z wyż, bo mamy tylko 4 próby na cały konkurs, w sensie 4 zrzutki na cały konkurs. Więc jeśli zdarzą się pojedyncze zrzutki na niższych wysokościach, których ja zazwyczaj nie robię, bo zazwyczaj konkursy mamy czyste, ale te warunki właśnie sprzyjają mi, bo niektórzy zawodnicy potrzebują wejść w konkurs, mają tych zrzutek sporo po drodze. A tutaj może wyjść tak, że 3 kolejne wysokości w drugiej próbie mogą już dyskwalifikować z konkursu. Nie jest pan debiutantem w drużynowych mistrzostwach Europy, jak już pan powiedział. Startował pan i w Bydgoszczy, i startował pan 2 lata temu, nie, rok temu, przepraszam. W Chorzowie, ale również w Lille. To było 6 lat temu, tak, historyczne wicemistrzostwo Europy. Czyli ma pan spore doświadczenie, jeżeli chodzi o drużynowe mistrzostwa Europy. Polska broni tytułu drużynowego mistrza Europy. Podczas tych mistrzostw każdy punkt będzie na wagę obrony naszego złotego medalu. Jaki jest pana plan minimum? Ile punktów zamierza wyskakać dla reprezentacji Polski Norbert Kobielski? Nie wiem, tak jak powiedziałem, nie sprawdzałem list startowych. Na dobrą sprawę nie wiem, ilu zawodników startuje, czy 15, czy 16. W zależności od tego, ilu ich będzie, tyle właśnie punktów będę chciał zdobyć. Jeśli będzie 16 zawodników, no to będę musiał pokonać 15 i przywieźć maksymalną liczbę punktów. No raczej nie interesuje mnie nic poza tym. No i bo tego się trzymamy. Dokładnie, nie interesuje mnie nic poza tym, z tego względu, że no, my walczymy tutaj o obronę tytułu, a każdy punkt niżej no, oddala nas od tego, więc trzeba kompletować te punkty. Czyli walczymy o wygraną po prostu. Dokładnie. Panie Norbercie, dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia. Państwa i naszym gościem był eksportowy skoczek, polski eksportowy skoczek z wyż, pan Norbert Kobielski.
Szanowni Państwo, walka o medale lekkoatletycznych drużynowych Mistrzostw Europy trwała do końca, szczególnie o drugie miejsce między nami a Niemcami. Tak, nasza drużyna ostatecznie zajęła drugie miejsce, wyprzedzając wspomnianą reprezentację Niemiec tylko o 15 punktów. Polska więc wicemistrzem Europy. Bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja Italii, która wyprzedziła nas o 24 punkty. A tak wygląda końcowa klasyfikacja tej trzydniowej lekkoatletycznej uczty na Stadionie Śląskim. Pierwsze miejsce Włochy, na drugim miejscu Polska i na trzecim miejscu Niemcy. Pierwszą ligę opuszczają niestety Belgia, Turcja i Norwegia. Lucyna, podsumuj może w kilku zdaniach występ Polek i Polaków w tych drużynowych mistrzostwach Europy. Kogo szczególnie chciałabyś pochwalić? Chciałam powiedzieć jeszcze, że to, że nie wygraliśmy po raz trzeci z rzędu Mistrzostwa Europy, nie świadczy źle o polskich lekkoatletach. Wręcz przeciwnie, dalej jesteśmy wśród tych najlepszych, a pokonaliśmy takie zespoły jak Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, no i Niemcy. Tak. A wyróżnić szczególnie chciałam zwycięzców swojej konkurencji, czyli Piję Skrzyszowską, Wojciecha Nowickiego i Ewę Swobodę. Chciałabym również wyróżnić Natalię Kaczmarek za swój piękny występ i drugie miejsce na 400 metrów. No i oczywiście przysporzyła Natalia nam niesamowite emocje, wyprowadzając polską sztafetę z szóstego miejsca na pierwsze. Były również wśród młodzieży piękne występy, jak Alberta Komańskiego na 200 metrów, który pobiegł setną sekundę tylko gorzej od swojego rekordu życiowego i zajął drugie miejsce w igrzyskach. Tak. Piękny występ Martyny Galant i Alicji Konieczek na 3000 metrów z przeszkodami. Dokładnie tak. Brawa dla polskich lekkoatletek i lekkoatletów i gratulacje dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Drodzy Państwo, za uwagę dziękuję Państwu Lucyna Langer-Kałek. Jacek Bednarek i zapraszamy do stacji TVT na sportowy weekend za tydzień. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia.